Szanowni Państwo, witam wszystkich zebranych w tej wyjątkowej sali, przy okazji tej wyjątkowej uroczystości. Spotykamy się w 42. rocznicę sierpniowego zwycięstwa. Historia wykazała, że było to zwycięstwo nad dyktaturą komunistyczną. Proszę o wprowadzenie sztandarów organizacji związkowych Solidarności. Szanowni Państwo, wspomniałem o 42. rocznicy. W tym czasie, od tamtego sierpnia, praktycznie dwa pokolenia wyrosły. Nie wszyscy doczekali dzisiejszego dnia. W związku z tym, pozostając w tej pozycji na baczność, oddajmy cześć tym wszystkim, którzy dzisiejszego dnia nie doczekali. Dziękuję Państwu. Proszę Państwa, witam oczywiście wszystkich zgromadzonych. Myślę, że możemy spocząć. Witam reprezentantów Urzędu Wojewódzkiego w osobie dwóch panów wicewojewodów, Mariusza Łuczyka i pana Aleksandra Jankowskiego. Witam pana senatora Sławomira Rybickiego. Witam gospodarzy dzisiejszego spotkania, pana prezydenta Wojciecha Szczurka i pana wiceprezydenta Michała Gucia. Witam także gospodarzy tego miejsca, przedstawicieli zarządu Morskiego Portu Gdynia, pana prezesa Jacka Sadaja i pana wiceprezesa Kazimierza Koralewskiego. Proszę Państwa, bogata jest historia portu, który obchodzi stulecie w tym roku. I ta sala jest salą historyczną. Nasze dzisiejsze spotkanie również taki historyczny wymiar ma. Witam również przewodniczącego Komisji Regionalnej Solidarności, pana Krzysztofa Dośle. Proszę Państwa, po raz pierwszy spotkaliśmy się na tym wręczeniu ustanowionej w Gdyni odznaki Bohaterom Sierpnia Gdynia w roku 2010. Tych spotkań dotąd było 12. 905 osób zostało dotąd tym odznaczeniem wyróżnionych. Dzisiaj uhonorujemy kolejne osoby. Wszystko za sprawą miasta Gdyni i Fundacji Pomorska Inicjatywa Historyczna, która z konsekwencją te akcje honorowania bohaterów tamtego sierpnia konsekwentnie realizuje. Szanowni Państwo, chciałbym prosić o wykonanie hymnu państwowego w tym momencie, a zatem proszę o powstanie i odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy.
Dziękuję. Proszę o umieszczenie sztandarów na dalszą część naszej uroczystości. A na scenę poproszę pana prezydenta Wojciecha Szczurka. Prezydent Gdyni, pan Wojciech Szczurek. Panie senatorze, panowie wojewodowie, panie prezesie portu, panie przewodniczący zarządu regionu NSZZ Solidarność, szanowni państwo, bohaterowie sierpnia. Po raz 12 spotykamy się w tej sali, by powrócić do z jednej strony wspomnień o historycznych wydarzeniach, które także w naszym mieście, co chcemy podkreślać, miały miejsce w tamtym sierpniu, ale także po to, by oddać pokłon tym, którzy w tak trudnych czasach mieli odwagę upomnieć się o godną pracę, o wolność, o niezależność. Dzisiaj naszemu spotkaniu, jak co roku, towarzyszy wydawnictwo, które osadza ludzi sierpnia też w kontekście historycznym, nawiązuje do historii i do etosu powstania miasta i portu. Mamy w tym roku, panie prezesie, serdecznie gratuluję, piękny jubileusz, stulecie portu, ale on zawsze przypomina, bo to stulecie portu przypada, drodzy państwo, o 4 lata szybciej niż stulecie miasta. Jaka była historia o tym, że najpierw był port wojenny, potem był port, potem było miasto Gdynia. Ale to miasto stało się w jakimś sensie symbolem, symbolem, na co porywa się wolna i niepodległa Rzeczypospolita. Jeżeli dzisiaj
patrzymy na tamte sierpniowe dni, to z jednej strony mamy świadomość, że ta bezpośrednio historia poprzedzająca Wielki Sierpień, czyli grudzień roku 70, dramat, który rozgrywał się zaledwie kilkaset metrów od bram stoczniowych, miał bardzo silny wpływ na to przekonanie powagi sytuacji, które towarzyszyło tamtym sierpniowym wydarzeniom, ale też mamy głębokie przekonanie, że ta idea niepodległości państwa polskiego, która rodziła się w wolnej II Rzeczypospolitej, znalazła swoich godnych kontynuatorów. Dzisiaj z pełnym szacunkiem pochylamy się nad tymi, którzy w tamte sierpniowe dni w gdyńskich zakładach pracy podjęli się czynu niezwykłego. Wspomniałem już o grudniu roku 70. To bardzo ważna cezura, jeżeli chodzi o rok 80. Dzisiaj, kiedy oglądamy te pełne entuzjazmu, bo takie to były dni, zdjęcia ze strajków sierpniowych, kiedy widzimy twarze zdeterminowanych, młodych i doświadczonych robotników i robotnic, którzy wtedy wystąpili przeciwko władzy. Widzimy też na zdjęciach ten entuzjazm tych, którzy przychodzili pod te bramy zakładów pracy. Czujemy taką radosną, pogodną, pełną optymizmu atmosferę, ale w głowach tych ludzi wtedy strajkujących, no państwu o tym nie muszę mówić, było to wspomnienie sprzed zaledwie 10 lat. Władza strzelała do protestujących. Czy tak będzie w roku 80? Wtedy nikt tego nie wiedział. Udało się zwyciężyć. Dzisiaj, kiedy żyjemy w kraju wolnym, nie bez trosk, no każdy kraj ma swoje troski i swoje wyzwania, ale wolna Polska i na pewno wszyscy mieszkańcy Gdyni nisko kłaniają się bohaterom gdyńskiego sierpnia. Chciałbym bardzo osobiście podziękować za to dzieło, które współtworzy miasto Gdynia, ale też Fundacja Historyczna bezpośrednio, pan Andrzej Kołodzień, pan Roman Zwiercan, pani Małgosia Zwiercan, za to zaangażowanie od samego początku w to dzieło, bo tylko wspólnie mogliśmy dać radę odszukać wszystkich bohaterów. I wierzę w to, że jeszcze przed nami wiele nazwisk, które odkryjemy, bo to czasem już niełatwe doświadczenie. Też liczymy na państwa świadectwa i przypominanie nam tych, którzy w tych zakładach pracy, gdyńskich zakładach pracy walczyli. Ale tym, których wymieniłem, bardzo serdecznie dziękuję, że możemy to robić wspólnie, że możemy to robić razem, dając w ten sposób choćby tak symboliczny, ale ważny, słowa wdzięczności i hołdu tym, którzy byli prawdziwymi bohaterami gdyńskiego sierpnia. Poproszę na scenę panią Małgorzatę Zwiercan, wolontariuszkę Dobrego Ducha Fundacji Pomorska Inicjatywa Historyczna, jednocześnie obecnie komendanta ochotniczych chówców pracy. Pani Małgorzata odczyta list od premiera Mateusza Morawieckiego. Prezes Rady Ministrów, Gdynia, 30 sierpnia 2022 roku. Organizatorzy i uczestnicy obchodów 42. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych. Szanowni Państwo, 42 lata temu tutaj na wybrzeżu ruszyła lawina wydarzeń, które zmieniły bieg dziejów Polski. Wydarzenia te wyryły głęboki ślad w naszej zbiorowej pamięci, doprowadzając do powstania największego w naszej historii ruchu społecznego. Stały się też początkiem niezwykłego okresu, który historycy nazwali potem Karnawałem Solidarności. Obchodząc kolejną rocznicę porozumień sierpniowych, nie możemy zapomnieć, że zrodzona w sierpniu 1980 roku Solidarność była zjawiskiem, które budziło Polaków z letargu komunistycznego zniewolenia. Szybko okazało się, że celem protestujących nie było jedynie poprawa warunków pracy i kwestie ekonomiczne. Z całą mocą ujawniło się tłumione do tej pory pragnienie odzyskania narodowej godności oraz dążenie do życia w wolnej ojczyźnie, nieskrępowanej sowieckim gorsetem,
całkowicie obcym polskiej tradycji. Znakiem odzyskiwanej godności była powszechna wśród Polaków chęć wzajemnej pomocy, współpracy i współtworzenia. Dzięki nagłemu otwarciu przestrzeni publicznej uwolniona została ogromna energia społeczna, której przejawem była potrzeba pozytywnej, twórczej i solidarnej pracy nad porządkowaniem ojczystego domu. Symboliczną pieczęcią tych przemian stało się 21 postulatów, które przeradzały się w program Wolnych Polaków. Rodziła się idea Rzeczypospolitej Solidarnej. Szanowni Państwo, pochylam dzisiaj nisko głowę przed ludźmi sierpnia 80 i przed tym naszym wielkim narodowym dziedzictwem, jakim był i jest skarb Solidarności. To on wciąż przypomina nam, że dobro jednostki nie powinno konkurować z dobrem wspólnoty, za którą wszyscy jesteśmy odpowiedzialni. Wraz z Państwem dziękuję tym, którzy nigdy nie zrezygnowali z wcielenia w życie ideałów Solidarności. W szczególny sposób gratuluję wszystkim uczestnikom protestów na Wybrzeżu, uhonorowanym dzisiaj pamiątkowymi medalami. Dziękuję zarówno za wkład, jaki wnieśli w narodziny tego wielkiego ruchu społecznego, jak również za życiową wierność przesłania sierpnia 80. Solidarność to wciąż bijące źródło polskiej tożsamości, a także ogromny kapitał społeczny na przyszłość, którego etos Jan Paweł II definiował lapidarnymi słowami apostoła Pawła: jedni drugich brzemiona noście. Dlatego życzę wszystkim, aby ten duch braterstwa odżywał w każdym z nas. Niech wyzwala w nas siły potrzebne do stawiania czoła nowym wyzwaniom, a także do budowania dobrej i dostatniej przyszłości naszej ojczyzny. Wszystkich Państwa serdecznie pozdrawiam. Z wyrazami szacunku, Mateusz Morawiecki. Dziękuję. Dziękujemy pani Małgorzacie Zwiercan. O zabranie głosu poproszę pana wojewodę Mariusza Łuczyka. Panie senatorze, panie prezydencie, panie prezesie, panie prezesie portu, pani Małgosiu, wszyscy zebrani członkowie byli i obecni Związku Zawodowego Solidarność. Polska jest państwem Solidarności. Na wydarzenia, które miały miejsce 42 lata temu, trzeba spojrzeć i w ten sposób historyczny, ale też i ten, który pokazuje, jakie one miały skutek na dzień dzisiejszy. 42 lata temu, wszyscy o tym wiemy, powstał największy związek zawodowy, którego efektem działań tego związku było 15 miesięcy wolności i podpisanie 21 postulatów. 21 postulatów, które były swoistym później testamentem. Testamentem Solidarności, tak jak testament Armii Krajowej. Tak jak testament tych, którzy walczyli o wolną Polskę w czasach PRL-u w roku 56, 70, 76, 68 i w innych ważnych dla nas datach i wydarzeniach. To był też i tego efekt. Podjęliśmy trudne działanie walki o wolność. Efektem tego było stworzenie związku zawodowego i podpisanie tego ważnego dokumentu, który wytyczał nasze dalsze dzieje. Dawał nadzieję naszemu narodowi na wolną, suwerenną Polskę, Polskę, która będzie Polską solidarną. Tą solidarną w tym aspekcie
międzypokoleniowym, społecznym, ale także i tą solidarną w aspekcie międzynarodowym. Co dzisiaj doskonale widzimy, na przykład naszą pomoc dla Ukrainy, czy też taka zwykła pomoc strażacka w Europie. To wy, Państwo, swoimi działaniami wytyczyliście pewne kierunki, pewne idee, które dzisiaj są realizowane, ale które też musimy realizować, jak chociażby wolne soboty. Szanowni Państwo, za tę Waszą działalność, za tę ideę solidarności, aktualną po dzień dzisiejszy, za tę ideę, która jest w sercu każdego Polaka, serdecznie Państwu dziękuję i życzę, ażeby Wasze dzieło było drogowskazem dla następnych pokoleń. Cześć i chwała tym, którzy często oddali swoje życie, zdrowie dla wolnej, suwerennej, zamożnej, naszej ojczyzny Polski. Dziękuję.